która będzie pokazywała obiekt o bardzo wysokim standardzie. Zresztą to na prośbę pana prezydenta Jacka Majchrowskiego stworzono koncepcję, której, jak to sam powiedział, Kraków nie ma prawa się w przyszłości wstydzić. Dodatkowo poproszono nas, aby przy tej okazji robienia koncepcji stworzono koncepcję układu drogowego, który miał obsłużyć inne działki OTR. Stąd wiedząc, że taka koncepcja tego układu drogowego jest, zrobiliśmy wjazd po stronie jakby przeciwległej od kierunku, gdzie będziemy do niego dojeżdżać. Stąd układ drogowy w kosztorysie przewyższył prawie dwukrotnie sam koszt budowy toru. No i jakby to była wymówka dla urzędników.